Jak wiecie, jestem przedstawicielem NASA i jego majestatu. Jestem tu, żeby wam o tym opowiedzieć. Dawaj, Timmy. Ła, to było straszne. Ale zobacz, ale zboczyłem nieco z tematu. A więc dobrze, wiem, że wielu z was zastanawia się. Czy można doświadczyć czegoś tak niesamowitego jak podróż do innego wymiaru? Normalnie ja nigdy nie doświadczyłem ani diody, ani kłamstwa. Jeżeli wiecie, o co chodzi, to brawo. Poczuć w nozdrzach słodycz Wenus, pływać swobodnie wśród pierścieni Saturna. A może po prostu relaksować się po drugiej stronie Księżyca. My w NASA wiemy, że przy odrobinie własnej woli każdy może to osiągnąć. To możesz być ty. Albo ty. Albo może... ty. Ale ja nie chcę lecieć na Księżyc. W takim razie masz... Czekaj, co? Czemu nie? A czemu miałbym chcieć? Jestem szczęśliwy tutaj na Ziemi. Nie pragniesz tego nawet troszeczkę? Myślę, że teraz ta cała podróż na Księżyc to jakaś metafora w takim razie. Nie, dlaczego? Trzeba to zrozumieć jakoś... tak jak baby na w języku polskim, co z linijką nad tobą stoją i napierdzielają, jak źle zinterpretujesz wiersz jakiegoś poety czy coś, bo oczywiście interpretacja jest tylko jedna. No nie, bo niby to, że poezja ma jakoś ciebie jakieś odczucia wzbudzić, to nie, to jak interpretować, to masz tylko w jeden sposób, bo jak nie, to kurwa jedynka, nieuku pierdolony. Nawet o ciupeńkę? Nie? Jako oficjalny rekruter NASA przybliżę wam parę faktów na temat Księżyca. Po pierwsze, Księżyc ma 4,5 miliarda lat. Wiedzieliście, że jego powierzchnia dorównuje powierzchni Afryki? To prawda, tak w ogóle, jeśli chcecie pojeździć na rowerze, no po powierzchni się... Ups, sorry, kurde. Odbiło mi się. Poza tym światło potrzebuje 1,5247 sekundy, aby przebyć podróż stąd na Księżyc. A jeśli korzystacie z latającego samochodu, podróż trwa 130 dni. Akurat wiedziałem. I ostatnia, ale nie mniej ważna rzecz. Ludzie, którzy docierają na Księżyc, stają się sławni i bogaci. A jak doskonale wiemy, bogactwo i sława to tłumy fanek. I to by było na tyle. Pamiętajcie, NASA czeka na każdego z was, zwłaszcza na brunetki. Co myślisz? NASA to cię raczej nie zatrudni, ale dla naszych celów to było więcej niż wystarczające. Hym, starałem się dać czadu. Chcesz iść zobaczyć, czy coś, to coś dało? Oczywiście, zaraz wrócę. Wróciłem. I jak? Nic! Kompletna porażka. Tak jak i u mnie. Hej, nie zniechęcaj się. Jestem pewien, że jeszcze możemy coś zrobić. Mianowicie, no do jego wspomnień z dzieciństwa dojść. Więc... albo oliwki zjeść. Izabel, nie możemy sobie pozwolić na dokończenie tego domu. Ledwie nam starcza mi... O! Ale stać was było na wzięcie udziału w loterii lot na Księżyc. Jeśli sprzedacie dom, to będzie was stać. A? Czy diagnoza jest prawidłowa?
Tak w kwestii wyników jesteśmy... Wiecie o tym, że NASA zapewnia doskonałą opiekę medyczną? Doktor Rosalen. A nie, to nie był dialog. Darmowe przejażdżki konne w kosmosie. O ślub, cieszę się z twojego szczęścia. A to zagadka, gdzie powinniście się udać na podróż poślubną. Czy on w końcu się nie zorientuje, że oni cały czas go denerwują? Nie River, Moon River, kurde. Kurczę, szkło, ślisko. Nie jestem Spider-Manem. Johnny. Co jest grane? Wiesz co, to zwyczajnie nie działa. Gorzej, to jakaś farsa. Jesteśmy cholernymi zawodowcami, nie po to brałam się za to wszystko, żeby uganiać się za nim i wydzierać jak idiotka. Nie? Słuchaj, brak snu zaczął nam chyba działać na nerwy. Gdybym wiedział, że będę pracować po nocach, wziąłbym ze sobą kawę. O tak, powinieneś zobaczyć ten film, który wcześniej wymyśliłam. Jaki film? Właśnie. Tak czy inaczej, wiem, że czas tutaj jest na wagę złota, ale donikąd nie dąży. Zróbmy sobie przerwę do rana. Mam nadzieję, że Johnny da sobie radę sam. Muszę zadzwonić w parę miejsc. Ja wciąż podtrzymuję moją teorię, że to jakaś metafora jest. Że on nie chce dosłownie lecieć na księżyc. Tylko, że to ma jakieś inne znaczenie. Nice pixels, baby. To wszystko nie ma sensu. Dlaczego urządzenie nie zadziałało? Przecież pragnienie Johnego o dostaniu się na księżyc zostało pomyślnie przetransferowane. W sumie jestem ciekaw, czy jakbym wybrał chodzenie tym Watsonem na samym początku, to czy on był bardziej by się pokazywał, ponieważ zwykle to właśnie nią gramy. Jednak mimo to nie wykazywał chęci do dostania się na księżyc. Chyba że wtórny warunek niezbędny do spełnienia pragnienia został zmodyfikowany podczas procesu. Tylko wtedy to samo pragnienie uzyskałoby dwa różne rezultaty w dwóch różnych momentach. Nie ma wątpliwości, że River odegrała istotną rolę w tym wszystkim. Jeśli było coś, co mogło zakłócić funkcjonowanie urządzenia, to była... Ona była główną podejrzaną. Ale co mogło być przyczyną? Co ty zrobiłaś? Ach, wschodzi słońce. Niewiele czasu nam pozostało. Ciekawe, czy Neil coś znalazł. Gdzie on jest w ogóle? Czy jesteśmy w realistycznym świecie, czy nie? O, żółty już jest. To niedobrze. Czuję smród wiewiórki przejechanej przez Nila. No daj spokój, to jest... daleko się stało. Nie, nie tędy. Nieważne. Jak się miewa John? Ledwo się trzyma, co robicie? My stoimy w miejscu. Lepiej się pośpieszcie, nie mamy zbyt wiele czasu. Jeśli szukasz swojego kolegi, to wydaje mi się, że jest w kuchni. Żre, kurde! Jak zwykle.
Ale szczerze powiem, takie gry w RPG Makerze są naprawdę git. Nie, rozumiem to, ale... Okej, sprawdziłeś to w jego papierach? Powiedz mi, dlaczego te informacje nie zostały nam przekazane. Albo lekarzowi. Skąd wziąłeś kawę? Zrobiłem sobie! Cicho. Rozmawiasz z kimś z szefostwa? Tak, jak skończę, to pogadamy. Ci! Myślałam, że zostawiłam to przy łóżku John'ego. Och, gdzie to znalazłaś? Myślałam, że tu mnie, że mnie uciszyłeś. Chwilowo włączam ci głos. Och, jestem szczęściarą. Króliczka znalazłam ostatniej nocy w latarni morskiej. Było ich tam znacznie więcej, zresztą w piwnicy też. Ach, No nic, znów ci się uciszam. Dobra, tak to możemy zrobić. Ale co jeśli? Okej, chyba tak. Nie mam pewności, będziemy to musieli sprawdzić. Dobra, tak to możemy zrobić. Dobra. To co, znów musimy do latarni iść? Wezmę, pójdę do latarni znowu. Szkoda, że sprintu tutaj nie ma. Ale co zrobisz? Bo jednak ten... No lokacje jakby na taki wolny chód są dość duże. Kurde, nie tędy droga, muszę iść dołem. Tak więc no, to co chciałem powiedzieć wcześniej... Ten, szczerze wam powiem, takie gry w RPG Makerze są całkiem spoko. No i też lepiej pójdę zobaczyć, co nim... Czy... Już zobaczyłaś! I on powiedział, że ci głos wyłączył. Ale dobra, w takim razie do piwnicy idźmy. A gdzie te bachury małe są? O, mamuś. Nie chcę iść do szkoły. Jest niedziela, mój drogi. Ci, pozwól im spać. Nie, zaraz, kurde. Zaraz, gdzie tu jest jakieś radio albo muzyka? Wyłącz to, wariatko! Nie. Wstawać, kurwy! Dusklight. A to już widziałem. Chociaż kto wie. Uch, może... Co? Uch, może za rok. E? Przeczytaj. Dobra, to też już czytaliśmy. Ale przeczytam jeszcze raz. Wszyscy znacie go, otwórz oczy, Cusco. I to wszystko chyba. Kurde, głupi taboret. No właśnie, on tam malował? Przecież on nie lubił malować. Stój. Ta dwójka nie powinna siedzieć tu tak późna. Moja wina, mogłam ich dopilnować. Cóż, naprawdę nie jest to zwykły dzień. Wiem, ale jestem wyczerpana, domyślam się, że ty jesteś jeszcze bardziej. Naprawdę muszę usiąść, jeśli chcesz mnie o coś zapytać, pozwól mi najpierw usiąść. Masz, kurde, krzesło! Tamto krzesło było bliżej. Chcesz o coś zapytać? Przyszłość. To praca na pełny etat, prawda? Co będzie robiła, gdy się skończy? Co będziesz robiła? A co mogłabym robić? Znajdę pracę w mieście i będę żyła dalej, jak tak myślę. To przykre. Będzie mi brakowało John'ego i tego miejsca.
Może raz na jakiś czas uda mi się tutaj przyjechać. To dziwne, że taka osoba jak ty pracuje w takim miejscu. Masz przecież jeszcze dwoje dzieci. Nie jest tak źle, naprawdę. Przejeżdża tędy autobus szkolny. Ale co ty w ogóle robisz? Kilka lat temu odszedł mój mąż. Co się stało? Był w wojsku. Należał do ostatniej tury rekrutów wysłanych za morze. Bardzo mi przykro. Spanikowałam, nie mieliśmy oszczędności i nie mogłam znaleźć pracy. Johnny zobaczył moje ogłoszenie i zaproponował mi pracę. Przyjęłam je z wdzięcznością. To było tak piękne i spokojne. Tu było tak pięknie i spokojnie. To miejsce pomogło mi w dojściu do siebie. A czy przypadkiem do zadań rządu nie należy pomaganie wdowom żołnierzy? Należy i tak naprawdę otrzymałam pomoc. Ale w tym okresie Johnny zaczął mieć własne kłopoty i to on potrzebował mojej pomocy. Tommy i Sara lubią tu przebywać, tak więc tutaj zostaliśmy. Jeśli chodzi o Johnny'ego, on również był zadowolony. Brakuje nam go. Myślę, że on naprawdę chciał mieć rodzinę. Kasztany, co im powiesz o Johnnym? Ja sama nie wiem, prawdopodobnie coś wymyślę, chociaż pewnie to nic nie zmieni. Dzieci są bystre, w końcu się zorientują. Z pewnością takie jest życie, nie ma nic do ukrycia. Och, poczekaj. Zanim Johnny stracił przytomność, powiedział mi, że najprawdopodobniej wkrótce się tutaj pojawicie. Powiedział, że raczej nie będzie miał szansy zrobić tego osobiście, więc... Poprosił mnie, abym podziękowała w jego imieniu. Dlatego dziękuję wam bardzo. Chcesz o coś zapytać? Nie. Zobaczymy, jak tam rozmowa z przełożonymi poszła. Nie, kurde! Nie do jasnej ciasnej, na dół! Nie chciałem wejść na schody. Co to jest? Wygląda na to, że nasz Johnny posiada jakieś ukryte dokumenty. Ukryte dokumenty? A dokładniej mówiąc, ukryte medyczne dokumenty. Prawdopodobnie w młodości przyjmował duże dawki silnych beta-blokerów. Co to jest? Co za zbieg okoliczności powodują skutki uboczne, negatywnie oddziaływując na wspomnienia. Beta-blokery. Johnny nie miał problemów z sercem, prawda? To z sercem? Najwyraźniej nie. To sprowadza nas do jednego. Czy te skutki uboczne nie były wywołane celowo? Może ta cała River nawet nie istniała? Czy coś? Zwłaszcza przy tak dużych dawkach leków. To musiało mieć ogromny wpływ na jego wspomnienia. Nie zdziwiłbym się, że te całe blokery wygenerowały tą całą River. Może tak naprawdę chodziło o kogoś innego? I temu w sumie... To by miało sens, jeżeli miałoby te całe zaburzenia w ten... No te całe zaburzenia, no nie? Że w dorosłym życiu zachowywałaby się jak dziecko? Bo może właśnie on widział ją w tym, w młodych latach. I przez te całe blokery uroił sobie, że River była cały czas z nim. A że on pamiętał ją tylko i wyłącznie jako dziecko, to może właśnie... To jakoś wpłynęło na jego wspomnienia. Myślisz, że dlatego nie mamy dostępu do jego wspomnień z dzieciństwa? Powiem ci jedno, to nie był błąd urządzenia. Goście z działu konserwacji zrównali mnie z ziemią. Więc co teraz? Właśnie otrzymałem rekonfigurację częstotliwości, która pozwoli nam na pominięcie wpływu beta-blokerów. W końcu będziemy mogli dostać się do jego dzieciństwa na tyle wcześnie, że aby skutecznie przetransferować jego pragnienie. Więc na co czekamy? Jest jeszcze jedna rzecz. Oczywiście, zawsze jest jedna rzecz.
Aby uruchomić nową częstotliwość, będziemy potrzebowali włącznika. Włącznika? Czegoś, co ma bardzo silny związek z niedostępną pamięcią. River! Będziemy mogli to dać Johnemu, aby obudzić niedostępne wspomnienia. Ale jak mamy to zrobić? Mamy tylko przelotne wspomnienia z jego dzieciństwa. Nawet jeśli znajdziemy zdjęcie z jego dzieciństwa lub coś w tym stylu, przecież Johnny jest nieprzytomny. Ta, więc wracamy do punktu wyjścia. Wiesz co, od czasu zeszłorocznego wypadku dotyczącego Nory nie mieliśmy zlecenia, które by mnie tak strasznie wkurzyło. Mnie też. To mnie wykańcza. Idę zaczerpnąć świeżego powietrza. Ahem, zapomniałem o kawie. Beta bloker. Nie wiem, czy to coś mi wyjaśni mniej więcej, co to jest na 100%, ale lek o wyniszczających skutkach ubocznych. No dobra, ale wciąż nie wiem, do czego to jest. Ale śmierdzi. Więc przestań się tu kręcić. Ewa, tu śmierdzi rozjechaną wiewiórką. Czyżbyśmy nie wyszli z tych wspomnień? Wiem, to twoja... Ale kurde, jak taka mała wiewiórka może roznosić taki smród? Co się dzieje? Dzieci jeszcze śpią. Poczekaj sekundę. To ostatnie wspomnienie, na którym utknęliśmy. To był ten sam zapach. O czym wy mówicie? Receptory węchowe są bezpośrednio połączone z układem limbicznym w mózgu. Nie wiesz, co to oznacza? Co? On chce przez to powiedzieć, że węch jest prawdopodobnie najskuteczniejszym zmysłem w przypominaniu. Możemy go użyć, aby przywołać jego wspomnienia z dzieciństwa. A najlepsze jest to, że chociaż Johnny stracił przytomność, jest ciągle podatny na sugestie. Wydaje mi się, że brakuje mi jakichś kluczowych informacji. Super, to jest dobre, to jest niesamowite. Teraz powinnaś posprzątać resztki rozjechanego zwierzaka. A! Tak, ja tylko... Zaczekaj, dlaczego ja mam to zrobić? To ty ją przejechałeś. Zresztą, co przejechana wiewiórka ma wspólnego z tym wszystkim? Dokładnie, ja więc już swoje zrobiłem. Och, ty nędzny draniu. Jeśli to może jakoś pomóc, ja... Mogę wam pożyczyć rękawice. To nie są rękawice jednorazowego użytku, ale zaraz prawdopodobnie się to zmieni. Okej. Ale nie rozumiem, co ta wiewiórka nam da? Co, on rozjechał jakąś wiewiórkę, kiedy był mały, jak jeździł na rowerze? Nie rozumiem połączenia tego. Huch, déjà vu. A tutaj kurde my będziemy. Pewnie wciąż jesteśmy w jego łbie, czy coś w tym stylu. Jak rozjechana wiewiórka może czyjeś wspomnienia z dzieciństwa pobudzić? Takie rzeczy w tej pracy doprowadzają mnie do... Bez zachowania odpowiednich środków ostrożności obcowanie z padliną nie jest bezpieczne. Pojemnik na śmieci z samochodu powinien zatrzymać ten odór. Ale kurde, przecież to jest mały zwierzak, jak on może tak mocno śmierdzieć? Chcecie go otruć? Tego Johnego? Dokąd idziesz? Ja? Muszę siku. Ale łazienka jest tam!
Ale Bajzel, po wypadku nic nie jest na swoim miejscu. Zobaczymy. Jak wy stąd odjedziecie? Ach, tutaj jest. Zabrano pojemnik. Teraz mogę zabrać tą śmierdzącą padlinę. Co to kurde, coś wypadło tutaj z samochodu, widzę. To? Środki przeciwbólowe? Może to oni nie żyją, czy coś? Kto kurwa wie? Na pewno zaboli to ubezpieczyciela. Zresztą nie wiem, ja już wymyślam wszystko bez żadnego polotu, wiem. Slaszce napełniłeś pojemnik z odorem. Co? Jak można, kurde, napełnić w pojemniku smród? Jak, kurde? Podejść do wiewiórki, pomachać tym koszem na śmieci i w ten sposób go wypełnić, tak? Jak taka mała wiewiórka może aż tak mocno śmierdzieć, że na kilometr to czuć? Nie, coś tu musi być nie tak. O, hej. Masz padlinę? Nie, zostawiłam ją na drodze. Mam jej smród. Świetnie, dokończ przygotowania, ja zaraz wrócę. Nil. Środki przeciwbólowe, myślę, że należą do ciebie. Hej. Czy mogę zapytać, dlaczego ich używasz? Nie zamierzałem ci mówić, ale... Och, to upokarzające. Kilka dni temu wszedłem na betonową ścianę. Ty, tak po prostu wszedłeś na ścianę? No co ci mogę powiedzieć? Wpadłem w głęboką zadumę. Podejrzewam, że wiesz w jak głęboką. Nil, to są raczej mocne środki. A to była mocna betonowa ściana. Mówię ci, to było wzorowe małżeństwo. Tak czy inaczej masz padlinę? Pośpieszmy się, John umiera. Serio? Nie jesteś uzależniony, prawda? Żartujesz sobie ze mnie. Prędzej bym przedawkował, niż zniżył się do takiego poziomu. Gdy dotrzemy na miejsce, wyślę ci sygnał. Kiedy to nastąpi, otwórz pojemnik na 3 sekundy. Nie ma problemu. Najwyższy czas. Chociaż w sumie może chodzi o to, że ten odór będzie tak duży, że może to coś wpłynie. Oddzieliłaś drobne ustroje? Wszystkie są odizolowane i przesączone. W każdym razie to nie ma znaczenia dla martwego człowieka. Powinieneś wiedzieć, że stan Johnego pogarsza się bardzo szybko. To może być twoja ostatnia szansa. Cokolwiek się stanie, powodzenia. Szczęście jest ostatnią rzeczą, jakiej potrzebujemy. Świecą swoimi światłami do innych latarni i do mnie. Dobra, to było tutaj. Idziemy. Zakurzony stos książek Animorphs. Wezmę, pogadam z jego starą. I z plecakiem. Nie mogę, nie mogę. Nie mogę, dobra. W
takim razie mamy tylko jedną rzecz. Chwila, co? Czy mi się wydawało? Myślałem, że jak ten wcisnąłem spację, to ona tak ręką poruszała, tak jak przy tym rozwalaniu tych całych bombli. Ale dobra, po prostu, no. Jakby to powiedzieć... No, oczy mi płatają figle. Taka mała rzecz, a tyle problemów. Mam chęć wykopać ją w kosmos. Teraz to możemy tylko wysłać sygnał i mieć nadzieję. Gotowa? Fuck! Tak mocno się trzęsie, że aż biały się oddziela od ekranu. Coś się dzieje. Szybko ponów wysyłanie. Coś się dzieje. Doktorze, coś się dzieje? Co? Lili, zastąp mnie. Stan pacjenta jest niestabilny, muszę zmienić dawki leków. No, kurde, wiedziałem, że śmierdzący śmród z wiewiórki go tylko pogorszy. Coś się dzieje z tym miejscem. Jest niestabilne. Spadamy. Co? Uciekajmy z jego wspomnień, teraz. O czym ty mówisz? Jeżeli system się ustabilizuje, wstrząs wszystko tu zniszczy. Chyba sobie ze mnie żart. Dlaczego więc nie uciekasz? Nie mogę, Neil. Jeśli uciekniemy we dwójkę, cała nasza praca zostanie zresetowana. Nie będziemy już mieli czasu na powtórzenie wszystkiego, co zrobiliśmy do tej pory. Och, ty stuknięta. Nie nabierzesz mnie na te bzdury. To nie jest film, a ty nie jesteś bohaterem. Jesteś zwykłą idiotką. Chwila, moment, to oni mogą tutaj zginąć czy coś? To dlaczego nadal jesteś tu ze mną? Wynoś się stąd. Pieprzyć to, jeśli zginiesz, dołączą mnie do zespołu Alistera. Czy ty wiesz, jak on śmierdzi? Gorzej niż padlina. Cholera, Neil, ładnie mi się odwdzięczasz za pomoc na egzaminach wstępnych. Czyli oni jednak mogą umierać. Doktorze? Myślę, że wszystko jest w porządku na razie. I wiesz co, twoje ciasto marchwiowe jest do dupy. Zaraz, zaraz. Tak, a w ostatnie święta Bożego Narodzenia... Och! Chodź, zanim znów się powtórzy. Wiesz, że nie chciałem nazywać cię idiotką, prawda? Wiesz o tym, że wiem. Nic się nie dzieje. O, dobrze zrobiłem. Tylko czemu wszystko jest takie ciemne? O, teraz już wszystko okej jest. Dobra, mały bachurze, pokaż nam rąbka tajemnicy.